zapewniającej forum. Otwieram 24. sesję Rady Dziedzictwa. Proszę Państwa, stwierdzam, że do protokołu z poprzednich sesji nie zostały zgłoszone żadne sprostowania, co oznacza, że protokół uważa się za przyjęty. Proszę Państwa, tradycyjnie mamy kilka uchwał, które należy wprowadzić poprzez głosowanie do porządku obrad. I zaczynamy od głosowania druku 370. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem druku numer 370 po dzisiejszej obrady? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 371. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 372. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 373. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 374. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 375. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 376. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wszystkie druki zostały wprowadzone. Najpierw pytamy, kto jest za zawsze. Rozumiem, że taki proszę Państwa, przejdziemy w takiej sytuacji do procedowania kolejnych projektów uchwał. Zaczynamy od druku numer 362. Referuje Pani Magdalena Marzyma. Uchwała w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy Siły i Zwierzyniec do realizacji w latach 2013-2014. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa oświetlenia w ulicy Pod Kamy. W paragrafie pierwszym Państwo macie tabelę, mam nadzieję, że nie muszę wszystkiego przedstawiać. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ja mam takie pytanie odnośnie tego, czy ta inwestycja ma być realizowana w trybie projektu i buduj, bo nie wiem, czy to dobrze się orientuje, ale jest w takim trybie przeprowadzana, to wtedy koszty projektu, które spadają, jakby wykonawca ogarnia projekt. I mam takie pytanie, czy tego zadania w trybie dwuletnim nie wyklucza możliwości zrobienia w trybie tym projektu i budżetu. I drugie pytanie, czy jeżeli wyklucza, czy nie da się tego zrobić w trybie jednorocznym? Prawo mówiąc, zabrać też budy, to się robi w trybie jednorocznym zazwyczaj, natomiast nie wiem, czy tu nie będą jakieś problemy z pozostaniem działek, jeżeli na to potrzeba czasu. Czy ja pomogę. To są trzy kolejne uchwały, które Państwo macie. Należenie do ostatnich. Pamiętacie, jak ostatnio w uchwale doszły właśnie dwie pozycje jeszcze na oświetlenie, których na komisji nie ustalaliśmy? Wprost i poprawczo. I tak samo jedna z kulis, które tam były, i to po konsultacjach właśnie z działem zajmującym się oświetleniem. To oni uznali, że są to trzy inwestycje, które będzie bardzo ciężko zrobić w trybie jednorocznym. Praktycznie niemożliwe to. Tyle uzgodnień. Ja wiem, o czym Krzysztof mówisz. Pan Budziński powiedział, że to, w jaki sposób rozpiszą przetarg, będzie prawdopodobnie zależało od tego, jak zobaczą, jak będą przygotowywać specyfikację przetargową, czy się uda, ale z reguły jedna firma projektuje i wykonuje, z reguły powiedziałem. Tylko pytanie, czy w takiej sytuacji na przykład nie powinno to być nawet zapisane tak, że w trybie dwuletnim zrobić w ramach tego trybu, no to nie 2013-2014 opracowanie dokumentacji projektowej, 2013-2014 budowa oświetlenia. Bo tu przesądzamy, że w 2014 roku będzie budowane oświetlenie, a może uda się, jeżeli by szybko udało się wypowiedzieć uzgodnienie, może uda się to w 2013 roku zrobić, więc może
Pytanie, czy nie warto było zrobić ewentualnie takiej zmiany? Wydaje mi się, że to jest inny problem, że nie ma firma wtedy przekra płatności, prawda? No to wtedy byśmy mieli wykonać w jednym roku, prawda, inwestycji. No tak, to będzie miał na pewno nie będą budować fragmentu w jednym roku i kończyć budować w drugim. To poświęcenie się chyba nie zdarza. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, radni, którzy to robią. Zrobiliśmy projekt w jednym roku, a w drugim żeśmy realizowali lub następnie. Tak, a nie rozbija się realizacji na dwa lata, bo to nie ma potrzeby, to są wszystko inwestycje nie bardzo rozległe, jak widzicie po kwotach, tylko skomplikowane ze względu albo na stany prawne, albo na uzgodnienia, no w przypadku ulicy Podkamy, który dobrze pamiętam, to jest problem z PKP, tak, i z energetyką. To znaczy, ja bym nie wiązał rąk Zenitowi do wersji, którą my przybierzemy, niech oni naprawdę zrobią, jak uważają, że jest najlepiej. Takie Łukasz. Znaczy nie jak podnoszę to, że kwestia jest taka, że tym problemem gospodarowania środkami, że wydadzą w jednym roku więcej niż jest zapowierzonych przecież. A to nie mogą. No właśnie nie mogą, więc wstrzymanie tego typu. Moment. Łukasz, bo tu masz na uwadze, że może zapis płatność 2014 można. I ktoś zrobił w 2013, 1 stycznia 2014 wystawia fakturę, jest płatność. Zgadza się, a sam dobrze wiesz, że unikają. Ale nie za bardzo rozumiem. No umowy tak, ale my w uchwale decydujemy, w którym roku wydajemy środki. No to chyba jest ważniejsze niż to, co z Zikit w umowie sobie spisze, jeśli chodzi o płatność z wykonawcą. I to właśnie w umowie można zażyć to samo, co jest w uchwale. Czyli na przykład no, ale w 2013 na projekcie i buduj i w umowie umieścić, że ma wykonać co najmniej do września 2014. Tak, no i tak to... A może za 2013, to może już na przykład 2013 się zmieści, zdąży zrobić, a zapłacą a to już jest sprawa. Ale my nie chcemy zapłacić w 2013 i daje i zostawiamy jakby tej uliczki. A dostaliśmy takie informacje, więc tak podejmujemy po prostu uchwałę. Nie chciałbym wyjaśnić, żeby jest możliwe. Tak. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos, proszę bardzo? Rozumiem, że przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 300, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk numer 363, referuje również Maciek. Uchwała w sprawie jak? Wcześniej paragraf pierwszy. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa oświetlenia w ulicy Święcińskiej. Również tabela, którą Państwo widzicie, i paragraf drugi uchwała wejdzie z dnia podjęcia. Jakieś wnioski, pytania? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej zmiany? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, jestem druk numer 364, ponownie Małgorzata. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do WPRF i WPI zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa oświetlenia w ulicy Fabiańskiej. Również tabela i paragraf drugi uchwała w tej użycie dnia podjęcia. Ja jedyna drobna uwaga, to jest autor, taka racyjna poprawka jest Fabiański i przed J. Andrzej Adamowicz. Druga uwaga, nie ma czegoś takiego jak WPI już przynajmniej przed. Także jest tylko WPR. To znaczy, no ale dziki to operuje cały czas. Nic nie jest dziki to cały czas operuje i cały czas jakby... Poczekaj to mówisz. To znaczy, bo dopiero teraz usłyszałem tak szczerze mówiąc, ale właśnie WPF, czyli wieloletnia prognoza finansowa zastąpiło coś takiego jak WPI, czyli wieloletnia prognoza inwestycyjna. A bo jest odwołanie także, że się nie zmieszczą. To Szkoły zakup, nic złego się nie dzieje, a obiecuję, że przy następnej uchwale sprawdzimy, czy nie na każdej dyskusji. Szanowni Państwo, na każdej dyskusji z Wikitem zawsze operują WP i nigdy WPF. Może dla samego tego, żeby łatwiej było im zrozumieć, co robimy. Może zawsze tam się o tym rozmawiać.
Myślę, że nie rodzi to żadnych problemów, a jeżeli będzie rodziło, to wracając teraz, szczególnie, że uchwaliliśmy już dwie uchwały, to myślę, że już tej trzeciej nie musimy zmieniać. Najbliżej zmienimy potem wszystkie trzy, jeżeli ktoś od nas tego będzie żądał. ZIKIT cały czas operuje w UPI. Czy jeszcze jakieś uwagi, pytania? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej zmiany? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, świetna uchwała została przyjęta.